Faktycznie ty mi powiedz. O? Ale ci wyrwał kija. Hej. Dzisiaj nietypowo, inaczej. Kręcę z domu. Będzie unboxing. Nowy namiocik przyszedł. Namiot przedwczoraj. Namiot firmy Cyprinus, jak dobrze wymawiam. Przynajmniej ja bym tak wypowiedział. Na pewno po angielsku się inaczej wymawia. Mówić nazwy namiotu. Także na pewno wrzucę linka do namiotu, albo jak się prawidłowo wymawia, jak się pisze. Jest to jedynka, jest to kopia namiotu Tracker. Ten namiocik kosztuje na pewno dużo, dużo mniej niż Tracker. Z wyglądu jest bardzo podobny, a zresztą zobaczycie sami, jak go... W niedzielę jadę na ryby, postaram się go wziąć i go rozłożyć prawidłowo tak, jak powinien wyglądać. Czyli teraz pokażę, co producent daje namiocie. Co tam jest? Podłoga sztywna. Na zamek. Namiot jest dookoła zamykany na zamek. No, bardzo fajna. Bardzo fajny. Przydatny patencik. Podpóreczki, podpórki, sztyce do przodu. Dla lepszej stabilności. Dwie podpórki. Nie jestem pewny jakiej długości, ale mają około metra, 1,10 m, 1,20 m długości i są rozciągane. Mają zaczaski magnetyczne, to wkręcę do namiotu w gwint, już później tylko na zaczas magnetyczny będzie wchodziło, wychodziło. Co jeszcze jest? Namiot z panelem przednim. No, kompaktowy jest, nie jest to duży namiocik. Zobaczymy, jak będzie wyglądał po rozłożeniu. Plastikowe okno, bardzo przydatna rzecz, tak dla mnie. Śledzie. I co mamy? Zapasowe. Mamy dwie gumki. Dwie gumeczki do naciągania namiotu. Dwie tulejki zapasowe magnetyczne do podpórek, co idą. Dwie śrubki do dokręcania podpórek tych rozporowych. Tak jak obiecałem, jestem nad wodą z namiotem rozłożonym. Namiocik Cyprus Phantom One Man Beaver System. Postaram się omówić plusy i minusy tego. Plusy i minusy, wady i zalety, które zauważyłem po pierwszym rozłożeniu. Do dużych plusów tego namiotu można zaliczyć lekkość, szybkość rozkładania. Dwa tylnie okna, podłoga na zamek, dobra membrana, materiał z 10 000 przepuszczalności. Nie pamiętam dokładnie jaki dokładnie to materiał, ale naprawdę fajny. Plastikowe okno z przodu, które daje dobry podgląd naszego stanowiska. Co jeszcze? Boczne okna są rolowane, są siatką prawa i lewy. Z przodu tak samo jest siatka, z tyłu mamy dwa okna z siatką. Jest naprawdę wszystko fajnie zrobione, fajnie to dograne. Dwa największe minusy, jakie zauważyłem podczas rozkładania tego namiotu, jest to, że nie ma panelu przedniego odsuwanego na zamek. Kupując go, myślałem, że jest panel przedni,
na zamek odsuwany, ale no niestety, jest to moja wina, nie doczytałem. No to zrobię, ale nic, nic straconego, zawsze można. Wziąć sobie namiot, zrolować i już jest, jakby miał panel przedni odsuwany. Także nie jest to duży minus. Dużym minusem jak dla mnie jest to, że sztyce do przodu, która pomaga w stabilizacji namiotu, wkłada się od góry, a nie jest na rzepy. No, z drugiej strony, jak jedziesz na ryby, masz czas na rozłożenie namiotu, to te dwie minutki, te kilka sekund dłużej, które spędzisz przy rozłożeniu namiotu, w niczym ci nie przeszkodzi, w niczym nie przeszkadza. A teraz zaglądnij do środka. W namiocie jest bardzo dużo miejsca. Podłoga na zamek, odsuwana dookoła, także jest to duży plus, naprawdę duży plus. Nic nie wchodzi, woda nie wlewa się, jakby czasem coś podmywało. No naprawdę super. No, namiot jest naprawdę przeogromny, bardzo dużo miejsca, nie mam łóżka przy sobie, bo nie można jeździć na razie na nocki, tylko dniówki, ale no, naprawdę jest bardzo dużo miejsca, okna, wentylacja, są tu zaczepy, klipsy do mocowania moskitiery nad głową, która minimalizuje skraplanie się pary wodnej w środku. Plusy namiotu: lekki, dobra wodoodporność, szybki w rozkładaniu, podłoga na zamek. Minusy: brak panelu przedniego, no i te sztyce, które wchodzą w materiał, nie są na rzepy, są na stałe, czy od góry włożyć. Trzeba uważać. Czy bym kupił go drugi raz? Tak.